Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, TheRomanXto i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Wiedźmin 2 Zabójcy Królów edycja rozszerzona. Słuchajcie, obiecałem w poprzednim odcinku, że wbiję hajs na zbroję. Wbiłem hajs na zbroję. Ale kiedy wszedłem właśnie do tego miejsca, w którym teraz jestem, przyszedłem przez te drzwi, po wbiciu 400 bodajże tam 60 arenów, skraszowało mi grę. Nie zapisałem gry, bo myślałem, że się nic nie stanie. Przez to moje cały czas, jaki poświęciłem właśnie na zdobycie tego złota, poszedł się jebać. Aktualnie mam złota 13, co możecie zobaczyć tutaj. I naprawdę mam to wszystko w dupie i nie wbijam na razie tej kasy, tylko idziemy robić misję. Bo naprawdę po tym crashu, z dupy, kompletnie z dupy, mam tak dość tej gry, tego farmienia i robienia tej zbroi, że to jest masakra. Także nie wiem, jeżeli po zdobyciu, może skończymy tego questa, że pamięci, może dostaniemy jakiś hajs, jeżeli nie, no to trudno i go wbiję jeszcze raz, ale no mówię, no po prostu masakra, crash kompletnie randomowo, w życiu mi się tak nie zdarzyło, musiał się dać akurat wtedy, kiedy wbiłem prawie 500 orenów na kupienie zbroi i akurat gry nie zapisałem. Cholera. No cóż, w takim razie idziemy się spotkać z Triss, spróbujemy znaleźć tą różę pamięci. Ja generalnie to nagrywam tuż przed streamem, do którego zapomniałem wcześniej dać powiadomienia, ale to już nieważne. Z gwinta dnia 19 lutego, wy to widzicie we wtorek, czyli za dwa dni. Nagrywam to w niedzielę, bo znowu będę miał kurde dużo nauki. Same sprawdziany ostatnio mam i kartkówki i naprawdę ciężko jest się z tym wszystkim wyrobić. Jak w miarę możliwości, chociaż tak się staram jak najlepiej. Plus jeszcze mam trochę dodatkowej pracy, związanej właśnie z filmami, montowaniem i tak dalej. No ale to już na to nic nie poradzę, zbytnio. Także chodźmy, tu już gdzieś mamy zaraz Triss. Siema Triss. Dzień dobry. Także chodźmy z nią. No i znajdźmy tą różę pamięci, ja sobie grę zapiszę, bo myślę, że znowu mi się skraszuje. Oczywiście oby nie, ale wolę się ubezpieczyć nieco. Także chodźmy za Triss. Nie wiem dokładnie, gdzie te róże pamięci mają być, ale powinniśmy je za chwilę znaleźć. Mamy... O, coś możemy przeszukać, jak gdyby, chyba. No, coś gdzieś tutaj. A, grzybki mogę zebrać. No dobra, okej, mogą być i grzybki. Także chodźmy dalej. Co teraz? Okej, mam miejsce mocy, dobra. Wydaje mi się, że to tutaj. Wodospad, Menhir. Teraz powinniśmy iść drogą w górę. Już bardziej sobie elfy nie mogły skomplikować życia. Budować ogrody pośrodku lasu. Nie marudź. Już niedaleko. Wow, Geralt, spokojnie. Także dobra, idź w górę do ruin. Ała. No oczywiście, że jestem rakiem. Chwilę. Gdzieś tu jeszcze musi być jakieś miejsce mocy, bo mi medalion drży. Znaczy tak się i taki dźwięk wydaje. Tylko powiedział mi piękną legendę o tym miejscu. Elfie legendy z reguły są piękne. Rzeczywistość wygląda znacznie gorzej. Wkrótce się przekonamy. Okej, dobra, także chodźmy dalej. No i już chyba jesteśmy praktycznie na miejscu. Gdzieś tu ma być jakiś elfi ogród. Podobno, no dajesz, Triss, dajesz. Iść pierwsza może. Róża musi gdzieś tu być. Rozejrzę się. Eldan i Cimoril. Cedric mówi, że Cimoril przyćmiewała urodą nawet Franceskę Findaber, uważaną za najpiękniejszą kobietę świata. Cedric za dużo pije. On naprawdę ma dar widzenia. Gdyby tyle nie pił, mógłby się nauczyć go kontrolować. Cedric pije, bo nie chce mieć wizji. Tym akurat rozumiem go doskonale. No i proszę, mamy jakieś róże, tylko nie wiem, czy to są te róże pamięci. Zaraz się przekonamy. Także chodźmy i zobaczmy. No nie, to chyba jednak nie są te róże, a może te fioletowe? O, spójrz, to para kochanków. Piękne. Tak. Nie rozumiem. Jak elfy mogły się stać takie okrutne? Ten z blizną miał w sobie tyle nienawiści. Ludzie spalili ich miasta, wykarczowali lasy i przegnali do rezerwatów. Jorvet i jemu podobni zwyczajnie się mszczą. A nie wszystkie elfy są takie. Ciaran mówił, że chodzi o coś więcej. Myślisz, że w jego idealnym świecie znajdzie się miejsce dla ludzi? Przecież jesteśmy niemal tacy sami. Nie jesteśmy. Uczymy się od siebie od pokoleń. Ale wciąż pozostajemy inni. Smutne. Tak jak ten ogród. Smutny i piękny. Okej, no dobra. No i tak jak myślałem, te fioletowe to są róże pamięci. Także zapiszmy jeszcze grę, bo naprawdę po tym crashu będę teraz często zapisywał. No i zerwijmy je i zobaczmy. Triss. Róża pamięci Cimoril.
Legenda mówi, że bez kropli krwi róża umiera. Sprzedana również. Ale jeśli podarujesz ją kochanej osobie, wówczas nigdy nie zwiędnie. No dobra, niech będzie. Na razie Geralt nic nie pamięta, także... Ta jest dla ciebie. Oh, Geralt... Chcę, żeby się zatrzymała. Jeśli legenda zawiera choć ziarno prawdy, róża przeżyje bez kilku płatków. Dziękuję. O tej rzeźbie mówiłem łysy. Państwo se nie przeszkadzają. Dostaniemy za nią tyle orenów, że na miesiąc zabawy w burdylu wystarczy. Albo i półtora! Skąd babsztyl ma tyle pieniędzy? Z defraudancji chyba, skoro kupują chałupę i stać ich jeszcze na rzeźby do ogrodu. Co w ogóle robi taki chorodniczy? Nie dźwigniemy tego, kurwańska mać. W całości nie. Odłupniem nogi, potem łeb i po kolei na taczkę. Sam sobie łeb odłup, prostaku. Zamknij mordę, cipo. A jen! No to cóż, w takim razie walka. Ojej, dobra, bo tu ta walka to zaraz się nieprzyjemnie dla mnie skończy. Wow, się zblokował skubany łopatą. Okej, tego bandytę zacznijmy od niego. Okej, ładnie, siadło pod palonko. Okej, walnijmy Quena. Dobra, tego widzę, to trzeba jakimś potraktować. Igni, cholera, Igni chciałem. Okej, dobra. Wow, wow. No, umrzyjesz. Dobra. O, dobrze. Ładne kombo siadło. Okej, ale ja się trochę odsunę lepiej, bo to się zaraz dla mnie źle skończy. Chodź tu. Kurde, się ziomek mocno blokuje. Cholera. Dobrze, Triss, fokusuj go. Ja go będę ciął w międzyczasie. Kurde, no. Gdzie ten... Co ten ziomek normalnie taki waleczny? No, okej. Oho, jeszcze jeden. Uważaj, Triss! Wow. Okej. Ouu, no i w dziurgę. No i mamy jedną z najlepszych scen w Wiedźminie Dwójce, którą w sumie ta gra była reklamowana, także ja będę siedział cicho i oglądajcie. Ensid budowali takie kompleksy, zanim pierwsze ludzkie okręty wpłynęły do Delty Pontaru. Elfy posiadają wrażliwość, jakiej brak ludziom. No to wpadliśmy. No dobra, czyli mamy znaleźć wyjście z łaźni, o coś tu mamy. O, dobrze, trochę rzeczy, dobrze. Jakaś utwardzona skóra przyda się jak cholera. Użyj Ard. Zaraz. Wpierw sobie jeszcze pozbieram, co mogę. Muszę zbierać jak najwięcej rzeczy różnych. No, Geralt, weź no może użyj tego. Wygląda na to, że utknęliśmy. Aha. Musi być stąd jakieś wyjście. Mhm. Co się tak patrzysz? Mam coś na twarzy? Mhm. Co ci chodzi po głowie, Geralt? No, przydałaby ci się kąpiel, Triss, przydałaby ci się. Kąpiel. Przydałaby ci się kąpiel. Tobie też.
wiedźmińska brzytwa. Leto lubi tu przychodzić. Po co tu stoimy? Przecież go nie ma. Idziemy! Dwan ukradli nam historię Eldana i Cymoril, tak jak teraz kradną róże pamięci. Zrobili z niej ckliwą, pustą bajeczkę. Przystojny elf i prześliczna elfka żyli sobie w baśniowym lesie, aż tu nagle zjawił się ludzki książę na białym rumaku. Jeszcze przystojniejszy, bledy Dwan. Jednak my, Ensid, pamiętamy. Bezgraniczne oddanie, poświęcenie, pasja, namiętność. Legenda mówi, że w tych kamieniach zaklęto miłosne westchnienia kochanków. Słyszą je tylko zakochani. Gadające kamienie i śpiewające krzaki. Elfie kędożenie. Te najlepsze strona w grze, tak jak mówiłem. Szczególnie ten moment. Mam przerąbane. Dokładnie. Dokładnie. Powinniśmy częściej chodzić na spacery. Przez chwilę zapomniałam o Flotsam, wiewiórkach, królobójcy i całym świecie. Co nie najlepiej świadczy o świecie. Potrzebuję trochę czasu, żeby przygotować zaklęcia. To może zająć nawet kilka dni. Mhm. Jakie masz plany? Spotkam się z Jorvetem. Głupio by było, gdybyś dał się teraz zabić. Do czego zmierzasz? Niebawem odzyskasz pamięć. Spojrzysz na wszystko z innej perspektywy. Dowiemy się, co się stało z Yennefer. Mam rzucić to wszystko w cholerę? Powiedzieć Roszowi, miło było chłopie, ale ruszam w swoją stronę? Mógłbyś. Nic mu nie jesteś winien. Po prostu boję się, że wpakujesz się w coś, z czego nie wyjdziesz cało. Jorvet to stary lis, walczy z ludźmi od 100 lat. Ten Leto też nie jest zwykłym siepaczem. Aż strach pomyśleć, kto za nim stoi. To bagno, Geralt. Może cię wciągnąć, zanim się zorientujesz. Za późno. Chcę, żebyś wiedział, że jestem gotowa jechać z tobą na koniec świata ratować Yennefer, bo jestem to winna tobie i jej. Jestem gotowa rzucić dworskie życie, politykę, królobójców, wszystko. Mogę nawet mieszkać w Kermoren. Wszystko zależy od ciebie. Triss. Pozwól mi dokończyć, bo drugi raz nie dam rady. Jeśli będziesz chciał odejść, zrozumiem. No mówię, no na razie Geralt nic nie pamiętam, to bądźmy mili. Nie wiem, co się stanie, ale nie chcę cię stracić. Byłbym skończonym głupcem i niewdzięcznikiem. To miłe, dziękuję. Czy to znaczy, że zostawimy królobójców Roszowi i zajmiemy się własnymi sprawami? Nie, to tak być nie może. Królobójcę trzeba złapać i oczyścić swoje imię. Chciałbym odejść, ale najpierw muszę udowodnić, że jestem niewinny. Ludzie Foltesta i łowcy nagród nie dadzą mi spokoju. Nie takiego życia chciałem dla nas. Czułbym, że odpuściłem, kiedy można było coś zrobić. To by była ucieczka. A my przecież nie przegraliśmy. Bez względu na to, co zrobisz, możesz na mnie liczyć. Potrzebuję kilku dni na przygotowanie zaklęć. Pomówię z Zoltanem o Jorvecie. Kiedy wyrównam rachunki z królobójcą, wrócimy do rozmowy. No i okej, teraz ważniejsza rzecz. Czy mamy tutaj coś jeszcze do zebrania, bo chciałem mieć tego jak najwięcej. Geralt? Wow, Vernon, co? Wait, bo... O, właśnie. Siema, Rosz. A, tu jesteście. Wszystko w porządku? Przyjemnie tutaj. No, ładna piwnica. Nawet bardzo. Jak nas znalazłeś? Znajdowanie tych, których szukam, to moja specjalność. Zabierajmy się stąd. W lesie jest mnóstwo skojatel. No proszę, Rosz się zjawił i przyszedł po nas. Fajnie, okej, no dobra, także chodźmy z nim. A Triss, ty... Czemu tam się oparłaś? Nie wiem, dobra, pogadajmy z Roszem. Ciekawe, chyba mogę ze wszystkim. A to zaczniemy od końca. Małe miasteczko w leśnej głuszy. Terroryzowane przez Skojatel. Jesteś w swoim żywiole, Rosz. Flotsam nie jest byle miasteczkiem, Geralt. Spójrz, Temeria, Redania, Kedwen, Edirn.
Największe królestwa północy. Wiesz, co łączy je wszystkie? Dolina Pontaru. Kawałek ziemi, o który gryzą się od pokoleń. Właśnie. A tutaj widzisz, mamy Flotsam. Na pograniczu Temer i Jedirn. Z Kedwen, czyhającym po drugiej stronie bagien. Na samej krawędzi Doliny Pontaru. Wciśnięte między to wszystko jak świeca w żyć. Stykają się tu największe szlaki handlowe. Każda karawana musi przejść przez Flotsam. Każdy, kto chce spławić na tym odcinku rzeki, musi się liczyć z Loredo. Podobno Henselt z Kedwen zebrał armię i ruszył do Vergen. Już niedługo Dolina Pontaru stanie w ogniu. A my, Geralt, siedzimy we Flotsam, które jest wytrychem do Doliny. Chciałbym wierzyć, że to zwykły przypadek. Przypadki nie istnieją, Wiedźminie. W ruinach szpitala znalazłem kartę pacjenta. Masz na myśli spalony dom wariatów? Zamknęli go, bo upierał się, że był więźniem dzikiego gonu. Twierdził, że był w świecie bez ludzi. Widział stada jednorożców. Po roku udało mu się wrócić do naszego świata. Znalazł groby swoich dzieci zmarłych ze starości. Rozumiesz, Vernon? To znaczy, że czas w świecie, w którym był, płynie dużo wolniej. Loredo ma zamiar załatwić Skojatel na dobre. Widać, że chce ich mieć na tej swojej więziennej barce. Jorvet wyprowadzał w pole o wiele lepszych niż pan komendant. Pan komendant dogaduje się z Silą. Nie lekceważyłbym go. Kto wie, może czarodziejka poluje nie tylko na potwory. Będziesz miał okazję się wykazać. Nie dostaniemy mordercy Foltesta bez starcia ze Skojatel. Puściłem chłopaków do lasu. Bez szans. Drzewa rosną zbyt gęsto. Zwiadowcy ledwo wymknęli się z zasadzki. Powiedz mi coś, czego nie wiem. Moi ludzie znowu widzieli królobójcę. On wie, że tu jesteśmy, a mimo to nawet nie próbuje uciekać. Jakby na coś czekał. Pora na nasz ruch. Bywaj, Rosz. Okej, no dobra, Rosz trochę wituje. Tylis go pewnie zaczarowała. Dobra, jebać, to wychodzimy stąd w takim razie. Tu gdzieś powinno być jakieś właśnie przejście. Czy to coś mogę zebrać? Mogę to coś zebrać. Jej, no dobra. Mamy porozmawiać z Zoltanem o Skojatel. Nie wiem, oni tam zostają? To wiecie co, jeszcze pogadam z Triss. Zobaczymy, co Triss jeszcze powie. W takim razie, skoro Vernon chce tu zostać, co niech zostanie. Jeszcze pogadajmy z Triss. Zobaczymy, co nam powie. Nic. Okej, okay. No to w takim razie stąd idziemy. No i nie wiem, co teraz zrobimy. Zaraz spojrzę, dostaliśmy kasę. No, 30 orenów. Jej. No cóż, podejrzewam, że nawet w tej skrzyni znalazłem. O, ale tutaj coś mamy. O właśnie, bo ja mogę ich przeszukać, o. No to chociaż może coś ciekawego się tu trafi. Albo i nie. Jeszcze jakieś jaskółcze ziele, on się przyda do jaskółki. No i chyba tyle, co ich tu pokonałem, nie widzę przynajmniej więcej. A tu jeszcze oreny. Jeden oren, wow. Dziękuję. No cóż, nadal mi szkoda tych moich 400 orenów, 400, nawet 60 orenów. No ale cóż, dobra, jak stąd się wychodzi? Stąd tutaj się wychodzi, dobra. I cóż, mamy 20 minutę filmu. No i myślę, że w takim razie pójdziemy do Kowala, zobaczymy ile bym jeszcze musiał hajsu narobić. Pójdziemy narobić trochę jeszcze tego hajsu. No już w kolejnym odcinku miejmy nadzieję, że zrobię to. Już tym razem po tym jak skończę nabijać kasę, to grę zapiszę. Tak na wszelki wypadek, żebym znowu, jak miałbym wychodzić właśnie z tej karczmy, to żeby mnie znowu nie skraszowało. A to nie było jakiegoś miejsca mocy? Chyba nie. No to wychodzi, tu mam tutaj jeszcze pułapki, ale to już nie będę może w nie wchodził specjalnie, bo to byłoby trochę bez sensu, także mówię, pójdziemy do Kowala, zobaczymy czego mi jeszcze brakuje, nie wiem czy to mogę teraz sprawdzić. Nie zadania, tylko ekwipunek bym chciał. I chciałbym znaleźć schematy. Tak, mogę chyba zobaczyć, dobra. Już nie pamiętam czego mi jeszcze, ale chyba rękawic mi tylko brakuje. Tak. O, i tu sobie mogę zobaczyć, czyli solidne sukno już mam. Dratwę mam, ja ten driagi mam, tylko utwardzona skóra, dobra. Trzymam tylko utwardzonej skóry, mam jakąś endriagę. No to chodź endriago. W takim razie chodź endriago i umieraj, okej. Okay. Dobra, sobie ciebie od razu przeszukam. Czy się może to przydać? No, gdzieś tu. O, właśnie, Embryon Endriagi. O, tu jeszcze coś, jakieś znoszone rękawice, fajnie. Wątpię, że mnie w tej części lasu nie było, ale najwidoczniej nie podniosłem nic z tego gościa.
Ja czytam gdzieś jedno jest, albo to jest bug po prostu. Dobra, wróćmy do miasta. W sumie jak teraz znalazłem jakieś jeszcze znoszone rękawice czy coś, to może przy dobrych wiatrach nie będzie stać. No zobaczymy. Utwardzoną skórę bodajże potrzebujemy. Czy to nie jest skóra ćwiekowana, czyli to jest ta trochę gorszej jakości skóra. Czyli być może jednak zrobimy w tym odcinku. Jeszcze jak uda mi się nabić trochę kasy. Mamy 9 minut na to. Także miejmy nadzieję, że sobie poradzimy. Tutaj też mam jakichś rzemieślników, ale to raczej nie są kowale. Kowale? Kurwa, nie wiem jak to odmienić. Dobra, mało ważne, chodźmy do miasta i pójdziemy. Zobaczymy ile utwardzona skóra ewentualnie kosztuje. Bodajże możemy kupić u tego handlarza, co zawsze kupowaliśmy, także to właśnie do niego pójdziemy. I on, miejmy nadzieję, nam będzie mógł to sprzedać, będzie mnie na to stać po prostu. Tylko gdzie on jest? Czemu go tu nie ma? Podejrzewam, że jest za późno, że się przemedytujmy. Odpoczynek oczywiście i do południa, no tak, bo już jest po zmierzchu, no to w sumie się nie dziwię, że ziomka tu nie ma. Za chwilę też wbijemy level, także też całkiem spoko. Pogadajmy z nim i pohandlujmy. No i zobaczmy tutaj składniki. Potrzebuję utwardzanej skóry, 63 to kosztuje i na tyle mnie stać, okej. Plus jeszcze, jeżeli tutaj spojrzymy na to, co tam w chwilę znalazłem, czyli... nie, to też nie. Pikowana skóra, o. Ale to jest warte tyle, co nic. Nie wiem, czy by może więcej nie były warte u kowala. To pójdziemy zobaczyć. Bodajże brakuje mi tylko jednej tej utwardzonej skóry, także no zaraz się postaram to ogarnąć jeszcze. To w czym możemy pomóc, he? Pohandlujmy najpierw. Czy ty mi więcej za to dasz? No niezbyt. No ale mogę sprzedać takie na przykład solidne spodnie, pikowaną skórę, znoszone rękawice. U ciebie mogę na przykład kupić też tą skórę. Nie mogę. To w takim razie chodźmy. Tak, jeszcze zobaczę, czy na pewno rękawicy nie mam w sumie. To w czym? Bo tego nie jestem pewien. Tak, tylko rękawic nie mam, no i mówię, jednej utwardzonej skóry. Może mogę zrobić utwardzoną skórę. Nie, czyli dobra, czyli mogę kupić zwykłą skórę i będzie dobrze. A i nie mam kasy, żeby to wytworzyć, czyli tak czy siak musimy iść powalczyć. No dobra, to kupmy wpierw wszystkie potrzebne składniki. Powinno mnie już być stać, to kupię jedną skórę, myślę, o ile ziomek ma. Skóra, o, jedna skóra na pewno będzie tańsza, aniżeli... Ta utwardzana gotowa, ją po prostu wykonam. I tak jak mówię, chodźmy do karczmy, powalczmy. Tu mamy też iść pogadać z Zoltanem o Skoyatel, ale to też później. A na razie chodźmy właśnie powalczyć jeszcze. Nie wiem ile tam potrzebuję kasy na wykonanie tych rękawic, dlatego wbiję sobie ze 100 i miejmy nadzieję, że to wystarczy. Także jakieś 5 walk. A, tylko na początku mogę postawić tylko 10, bo tylko tyle mi kasy zostało. Niestety. Także będę musiał przeprowadzić trochę więcej. 6 walk na to wychodzi, no dobra. Także miejmy nadzieję, że to w miarę szybko pójdzie. Walczymy z Dunem jakimś. Także za chwilę po nagraniu tego odcinka od razu robię streama z Gwinta. Także jeżeli jak coś, to podejrzewam, że nie będę często zapominał o tych powiadomieniach. Także jak coś, to streamy z Gwinta są co tydzień o 15 w niedzielę. Także jak coś, to nawet bez powiadomień, pamiętajcie, że stream raczej na 100% będzie. Przynajmniej tak mi się zawsze wydaje. Ale potem zapominam o tym i tak dalej. Bo miałem rano wrzucić wczoraj i miałem pamiętać, żeby dzisiaj rano wrzucić, ale zapomniałem. Teraz mi się przypomniało przy nagrywaniu wieśka, to już myślę, że się na godzinę przed nią opłacało. Tym bardziej, że już miałem wieśka odpalonego. No i jakoś tak wyszło. W ogóle prawie zapomniałem o streamie. Aż się jutro muszę nauczyć z biologii na sprawdzian i zrobić sobie powtórzenie z historii, też na sprawdzian, który mam we wtorek, także naprawdę super tydzień mi się szykuje. Potem jeszcze czasowniki nieregularne z angielskiego też we wtorek, z fizyki kartkówka, z optyki. Potem w czwartek druga część właśnie czasowników nieregularnych i to bodajże tyle. I na tyle rzeczy się będę musiał pouczyć. Niestety praktycznie ze wszystkiego się będę musiał pouczyć, co jest przykre trochę. A, Y, okej. No ale jakoś mam nadzieję, że znajdę czas dzisiaj właśnie, bo będę miał 2 filmy do zrenderowania, na jutro RimWorlda i właśnie Wiedźmina. Także dzisiaj podejrzewam te 2 filmy do renderu zostawię, a w międzyczasie się będę uczył i tak dalej.
bo to myślę będzie najlepsze. Okej. Tak wam szczerze powiem, to najbardziej się obawiam o historię, że tam mi najgorzej pójdzie, że się będę musiał właśnie przywołać do tego powtórzenia, żeby jednak w miarę to tam jakoś wyszło. Nie mieli już mam kasy, cholera. Takie bicie się na pięści jest dobre do pogadania przez chwilę, jak się ma o czym gadać. Dzięki temu też wiecie, co mam w szkole tak naprawdę. X. Okej, plus jeszcze muszę skończyć film z balu. Już mam prawie skończony, ale będę musiał jeszcze zrobić na początek teledysk / intro. Dopiero dzisiaj, właśnie w niedzielę, dostanę wieczorem muzykę. No i niestety przez to troszeczkę później się ten film pojawi niż planowałem, bo planowałem go skończyć na jutro, czyli na poniedziałek, czyli na wczoraj, kiedy wy to widzicie. No ale trochę mi nie wyszło Wimme. Albo mi się tak? Wimme? Wimme. Prawie jak Vivaldi, tylko bodajże Wimme się pisał przez V u Vivaldiego, tak mi się wydaje, ale nie jestem pewien. A i taka jeszcze jedna ciekawostka, to do tych walk, jak tu był jeszcze turniej, tam był Najzdub. Najzdub to, jakby ktoś nie wiedział, to od tyłu jest Pudzian, to jest taki easter egg. Właśnie. Ostatnio sobie o nim przypomniałem, jak oglądałem film na TV Gry, bo właśnie o tym powiedzieli. Ja już takiej właśnie wiedziałem, ale mi się zapomniało właśnie. Dobra, ostatnia walka i będziemy mieli 120 i to już mam nadzieję mi wystarczy. Żeby zrobić i utwardzoną skórę i same rękawice, założymy to sobie jeszcze w tym odcinku i na tym to skończymy. Prokop, okej. Okay. Spoko, także walczymy z Prokopem. B. No, padaj pan szybciej. A. No i mam nadzieję, że już ostatni cios. Y, tak, okej, okay, dobra, nice. No i to by było na tyle z walk. Idziemy zrobić to, co zrobić mamy. Okej, okay, no i chodź. Mam też nadzieję, że nie będę musiał nikogo przekupywać gdzieś tutaj po drodze. W sumie podniosę to. Skoro nikt tutaj mnie może zbytnio za to nie ten. Coś jeszcze tutaj jest? Nie. Tu możemy wejść, dobra, bo widzicie, tu takie miejsce, gdzie nikt nie patrzy. To trochę zdobyłem rzeczy, to w razie czego je posprzedaję. Bo nie wiem, czy tu tak można bezkarnie zbytnio kraść. Podejrzewam, że nie. Dobra, gdzie jest pan handlarz? A nie, pana handlarza już nie potrzebujemy. Potrzebujemy tylko pana Kowala Krasnoluda, także chodźmy do niego. No i potem założymy zbroję i na tym, tak jak mówiłem, skończymy ten odcinek. Także pogadajmy z nim. Wykonaj dla mnie przedmiot. Przede wszystkim tak, utwardzona skóra. Utwardzona skóra, proszę bardzo, za 5 orenów i rękawice świętokradcy i dzięki temu mamy cały set, okej. Dobra. I zadanie zakończone powodzeniem, rynsztunek świętokradcy, okej. W takim razie ekwipunek. No i załóżmy, co założyć mamy, czyli te dwa miecze. Oczywiście to sobie wszystko zostaje, bo to wszystko zostało zaimportowane z rękawice żelaza, nie. Czyli są wszystko założone? Miecz świętokradcy, spodnie świętokradcy, świętokradcy i świętokradcy, dobra. Czyli mamy wszystko świętokradcy, no i okej. To możemy także jakieś runy powkładać, ja bym sobie włożył na pewno, tak, wzmocnienie, żywotność, odporność na krwawienie. No myślę, że nic tutaj chyba lepszego nie mamy zbytnio. A nie, mam tu jeszcze jakieś ulepszenia zbroi, ale to po prostu ten. No myślę, że to najlepsze będzie to pierwsze. Także wzmocnienie kolcze, weźmy sobie. Także tutaj, ja bym chciał to, co podpala. Ale chyba nie mam. Niestety. Ale to wrzucimy na pewno to. Runę słońca, wait, bo tu mogę tylko jedną. Albo krwawienie. A, nie, to będzie lepsze. Okej, okay, to sobie włożymy. Mogę jeszcze coś do zbroi włożyć. Ametystowe ulepszenie. W sumie nie wiem, czy to jest sens to wkładać, ale myślę, że włożymy w takim razie. Także weźmiemy sobie to i to. A, tu nie mogę. A czemu nie mogę z tym nic zrobić? To jest ciekawe pytanie. No właśnie. Tak. Okej. Okay. Dobra. Także jakby mamy gotowy set świętokradcy. Wygląda on w ten sposób. Całkiem ładnie. Taki czarny. Fajna kolorystyka. Podoba mi się. Dobra, tak czy siak. Ten set przetestujemy sobie w kolejnym odcinku. Tak więc mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć.